Spore utrudnienia dla kierowców w Częstochowie i to już od czwartku, 3 listopada. W związku z nowym etapem prac przy przebudowie DK91, czyli tak zwanej Gierkówki, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. No źle, ogólnie źle i długo. Rok czasu, całe lato minęło i nie zrobili nic. Będą kolejne utrudnienia na odcinku ulicy Wojska Polskiego. Będzie zamknięta. No nie wiem jak to będzie. Akurat przejeżdżam tutaj tędy do pracy. Nie wiem, którędy będę jeździł. Zobaczymy. Masakra. Chyba sobie będzie urlop dziekański wziąć, żeby do pracy dojechać. Aż tak źle? No niesamowicie. Przecież nie ma żadnej rozkopane przecowa i do wszystkie strony. Kierowcy muszą się liczyć m.in. z zamknięciem odcinka Alei Wojska Polskiego. Utrudnienia odczują nie tylko mieszkańcy Częstochowy, ale także ci, którzy będą chcieli przejechać przez miasto w kierunku Warszawy lub Katowic. Mamy zamknięty odcinek cały miejski od Alei Jana Pawła II do ulicy Rakowskiej w kierunku Katowic. Więc tutaj prosimy o to, żeby ci, którzy nie muszą wjeżdżać do miasta, by kierowali się na autostradową obwodnicę miasta, bo to jest naturalne obejście tego utrudnienia. Przeciwnie, w kierunku na Warszawę mamy czynny odcinek od ulicy Rakowskiej do Krakowskiej z jazdem w Krakowską i fragment dużo krótszy niż ten po przeciwnej stronie objazdu. Więc w tym kierunku, jeśli też nie musimy wjeżdżać przez miasto, albo do miasta dojechać, albo po mieście się poruszać, korzystajmy z autostradowej obwodnicy miasta. Z utrudnieniami na tak zwanej Gierkówce kierowcy muszą się liczyć do końca przyszłego roku. Wtedy też ma zostać ukończona modernizacja drogi.